Czy 10 tysięcy złotych miesięcznie wystarczy, żeby żyć godnie? Okazuje się, że dla niektórych polskich gwiazd to zdecydowanie za mało. Kosmiczne wymagania finansowe gwiazd wywołały oburzenie wśród społeczeństwa, a także w środowisku artystycznym. Aktorka Monika Jarosińska ostro skomentowała tę sprawę: nie od dziś wiadomo, że świat gwiazd rządzi się swoimi prawami. Obok niewątpliwego talentu i ciężkiej pracy, nie brakuje w nim również próżności i oderwania od rzeczywistości. Dowodem na to mogą być kwoty, jakie niektórzy celebryci podają, gdy pyta się ich o miesięczne wydatki na życie. Dla wielu z nich 10 czy 40 tysięcy złotych to zaledwie kropla w morzu potrzeb, a rekordziści bez mrugnięcia oka żądają nawet sześciocyfrowych sum, by móc wieść godne życie. Monika Jarosińska miażdży żądania gwiazd. Monika Jarosińska nie gryzie się w język i ostro komentuje astronomiczne kwoty, jakich żądają niektóre gwiazdy za godne życie. Czy celebryci oderwali się od rzeczywistości? Aktorka nie ma wątpliwości, to pozerstwo i kompletny kretynizm. Ostatnio media obiegła informacja o 20-letnim Alan Krupie, synu Edyty Górniak, który w wywiadzie wyznał, że do godnego życia potrzebuje aż 100 tysięcy. Złe miesięcznie. To zaledwie jeden z wielu przykładów celebrytów, którzy szokują swoimi kosmicznymi apetytami finansowymi. Aneta Glam, mieszkająca na co dzień w Miami, chwali się kwotą 40 tysięcy dolarów, ponad 160 tysięcy. Złe, miesięcznie, którą przeznacza wyłącznie na siebie. Tomasz Karolak i Anna Wędzikowska oczekują 40 tysięcy. Złe, a milionerka Joanna Przetakiewicz twierdzi, że wystarczyłoby jej jedyne 10 tysięcy. Złe, dla porównania, według GUS, 10 tysięcy złotych netto zarabia w Polsce jedynie 10% mężczyzn i zaledwie 3% kobiet. Ponad 10 tysięcy złotych zarabia jedynie 1% Polek. Monika Jarosińska w rozmowie z Super Expressem nie kryła oburzenia. Przeginają, są po prostu odrealnieni. Nie wiem, czy muszą codziennie bywać w restauracjach, a w nich jadają sushi złotymi pałeczkami? Uważam, że to pozerstwo. Są wyjątkowi, bo tyle potrzebują do życia? Wątpię. Aktorka podkreśla, że w czasach, gdy miliony Polaków żyją w skrajnym ubóstwie, mówienie, że potrzebuje się 50 czy 100 tysięcy. Złe miesięcznie jest kompletnym kretynizmem.